Grażyna Wolszczak nie pobiera emerytury i zamierza tego robić. Jest zabezpieczona. Grażyna Wolszczak w tym roku skończy 65 lat. Wedle polskiego systemu emerytalnego aktorka już 5 lat temu mogła zakończyć swoją karierę zawodową i odpoczywać od pracy. Jak większość seniorów. Ona jednak wybrała zupełnie inną drogę. Gwiazda od 20 lat gra w serialu na wspólnej i ani myśli o rezygnacji z gry na planie. Co więcej, kieruje także teatrem Garnizon Sztuki, zatem wciąż jest prezenie działająca bizneswoman. Oprócz tego angażuje się w wiele innych projektów, często pojawia się na imprezach branżowych, co także jest częścią jej pracy. Jak się okazuje, o przejściu na emeryturę zupełnie nie myśli i to nie tylko dlatego. Zewciąż chce być aktywna zawodowo. Grażyna Wolszczak zwyczajnie od lat nie ufa systemowi emerytalnemu. Przez co już dawno zabezpieczyła swoja przyszłość w inny sposób, to jest poprzez rozsądne gospodarowanie pieniędzmi. Dzięki czemu nie musi się martwić o swój los i liczyć na ZUS. Ja od zawsze jestem piekielnie rozsądna. Od kilkudziesięciu lat się mówiło o tym. Ze system emerytalny musi się w Polsce załamać prędzej czy później, w związku z czym postanowiłam na nim nie polegać i sama staralam się zabezpieczyć te swoje emerytury i wznala nam. Jak sama jednak przyznala w rozmowie z naszym reporterem, nie ma żalu do tych, którzy lamentują, że mają niską emeryturę i nie zabezpieczyli się odpowiednio. Przypomnijmy, że wiele gwiazd zaliło się w mediach na wysokość swojej emerytury. Co miało związek z faktem, istnie zadbali o opłacanie odpowiednich składek. Nie będę plakala w mediach, ale nie każdy jest taki zaradny, więc rozumiem i współczuję tym, którzy placza w mediach lub w poduszkę, bo można nie mieć jakiejś wyobraźni w pewnym wieku. Albo nie umieć sobie tego wszystkiego zorganizować. Ja jestem zaradna, wyznala Grażyna Wolszczak naszemu reporterowi. Jednocześnie wyznala, że zdarzyła jej się nietrafione inwestycje, przez które straciła pieniądze. Dziś jednak stara się o tym nie myśleć, a o swojej sytuacji materialnej mówi, że ma tyle środków, ile potrzeba. Aktorka wypowiedziała się również na temat testamentu. Ona sama nie spisała go jeszcze. Ale uważa, że to dobry i potrzebny w wielu przypadkach ruch. Nie spisałam, ale od lat o tym myślę i uważam, że absolutnie słuszne, że trzeba przewidywać najgorsze. A wiadomo, że najwięcej kwasu w rodzinie jest to pieniądze, więc w trosce o swoją rodzinę warto to zrobić. Żeby nikt się później nie kłócił, wyznala nam. Dodala, że z racji tego, iż ma tylko jednego syna, sytuacja u niej jest prosta i klarowna. Grażyna Wolszczak nie musi się z nikim dzielić swoim majątkiem, a wszystko to, co ma, będzie się należało jej synowi, gdyż po pierwsze nigdy nie wzięła ślubu ze swoim partnerem. A po drugie i tak każda z nich dba o siebie i swoje dzieci osobno. Mam jednego syna i u mnie jest sytuacja jasna, z Harasimowiczem mamy rozdzielność majątkowa i nie mamy ślubu przede wszystkim. Ale myślę, że i tak warto. Myśmy się spotkali w dojrzałym wieku, w związku z tym on miał swoje dzieci. Ja miałam swoje, dlaczego on miałby płacić na przykład za Lamborghini dla mojego syna, który ja wymyśliłam. To jest naszej wybory, jego, który ja akceptuję, ba co odwrotnie, moje propozycje dla mojego syna. Nie uważałam za stosowne, żeby partycypować w jego opiece nad jego córkami, wyznała aktorka w rozmowie z nami.